Zapraszamy do wysłuchania książki Wojciecha Dudki zatytułowanej Kurier Stoledo. Czyta Maciej Więckowski. Prolog. Z dziennika Antoniego Mokrzyckiego. Nowy Jork. 28 kwietnia 1979 roku. W lipcu 1936 roku w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, kiedy prawicowa część armii pod przywództwem generała Francisco Franco wypowiedziała Republice Hiszpańskiej walkę na śmierć i życie. Znalazłem się tam w owym czasie jako pracownik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a w rzeczywistości jako agent polskiego wywiadu, słynnej dwójki. Dwójka, popularna nazwa drugiego zarządu Sztabu Wojska Polskiego, kontrwywiadu wojskowego RP. Widziałem chaos, śmierć i wzbierającą jak rzeka po burzy nienawiść, która podzieliła ten wspaniały kraj i ludzi. Brat występował przeciw bratu, przyjaciel przeciw przyjacielowi, a dzieci przeciw rodzicom. Poróżniali się sąsiedzi, znajomi ze studiów i kochankowie. Hiszpania płynęła krwią. Teraz, kiedy sięgam pamięcią do tamtego lata, znów powracają wspomnienia. Przyblakłe obrazy nabierają barw, a emocje ponownie sprawiają cierpienie. Przeszłość, w której próbowałem zamknąć smak zakazanej miłości, znów dała o sobie znać. Pamiętam każdą chwilę, którą udało się nam spędzić razem w Hiszpanii, późną wiosną i latem 1936 roku. Nigdy potem nie oddałem się nikomu z taką pasją życia jak wtedy. I wiem, że ten drugi człowiek kochał mnie najmniejszą swoją cząstką, aż po śmierć. Teraz wiem, że te chwile były mi ofiarowane przez Boga, jako esencja życia. Jestem już stary i moje ciało zwiędło. Nikt na nie już nie patrzy, nikt go nie pożąda. Żałuję wszystkich grzechów, które popełniłem w życiu, oprócz tego jednego. Pamiętam zapach jego włosów i skóry. To był mój piękny hiszpański grzech. Wkrótce moje życie się skończy. Zanim dobry grabarz przykryje mi twarz piaskiem, chcę raz jeszcze przeżyć to wszystko. Choć na krótką chwilę, raz jeszcze, poczuć w pełni życie i miłość, bez której nic nie ma sensu. Dzięki niej nie żałuję ani jednej minuty, ani jednego pocałunku i ani jednej wspólnie spędzonej chwili. CZĘŚĆ PIERWSZA Rozdział pierwszy Dyplomata Warszawa, wiosna 1936 roku przed gmach ministerstwa spraw zagranicznych w Warszawie zajechał samochód. Po chwili wysiadł z niego szofer i otworzył drzwi Citroena, z którego wysiadł elegancki mężczyzna w garniturze starannie dopasowanym do jego sylwetki. — Nie czekaj na mnie, powiedział mężczyzna do szofera. Po południu przejdę się na obiad do hrabiny Skirmuntowej. Hrabia lubił od czasu do czasu przemieszczać się perpedes. Prośba nie zdziwiła szofera, który szybko odjechał, zadowolony, że będzie miał wolne popołudnie. Tymczasem hrabia Antoni Mokrzycki, lat 28, został wezwany przez ministra Józefa Becka do MSZ w trybie nagłym. Nie znał celu tak pilnego wezwania, ale skoro przełożony prosił go o stawienie się, musiał mieć ku temu powód. Od trzech lat w ministerstwie podobne nagłe narady były na porządku dziennym i koncentrowały się na dwóch kwestiach wymiennie: raz Hitler, innym razem Stalin, i tak w kółko. Póki żył marszałek można było pozwolić sobie na złudzenia. Jednak Piłsudski zmarł wiosną poprzedniego roku, a pułkownik Beck poczuł się wówczas bardzo samotny. Odtąd sam musiał podejmować decyzje, a do tego się nie nadawał. Jednak Antoni Mokrzycki nie dał po sobie poznać co naprawdę myśli o swoim przełożonym. Dyplomata w każdym calu. Wygładził garnitur. Kwiecień tego roku był ciepły. Wszedł do budynku, po czym podał umundurowanemu podoficerowi wojska polskiego sanacja lubiła mundury swoje dane. Sprawdzono jego tożsamość, a następnie jeden z wojskowych przekazał telefonicznie, że hrabia Mokrzycki we własnej osobie czeka na spotkanie z ministrem. Po chwili podoficer dał znać, że hrabia może iść na spotkanie. Znam drogę, rzekł na odchodne mężczyzna. Antoni Mokrzycki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym studiował literaturę hiszpańską i historię, miał opinię specjalisty do spraw hiszpańskich i iberoamerykańskich. Rzeczpospolita, będąc krajem suwerennym i niepodległym, nawiązała kontakty dyplomatyczne z wieloma krajami świata. Hiszpania była jednak od Polski i jej spraw tak odległa, że Mokrzycki dziwił się bardzo, iż został wezwany do ministerstwa w trybie tak nagłym. Jak gdyby co najmniej zajmował się kwestią niemiecką albo sowiecką. Po kilku minutach zapowiedział się w sekretariacie ministra. Sekretarki były miłe, lecz obojętne. Jedna z nich zbliżyła się i powiedziała: Minister czeka na pana hrabiego. Mokrzycki przestąpił próg i ujrzał łysiejącą głowę pułkownika Beka, siedzącego za pięknym, masywnym biurkiem w stylu Ludwika XVI. Na biurku znajdowało się sporo teczek, papierzysk, małe marmurowe popiersie marszałka Piłsudskiego i zdjęcie żony ministra. Po chwili Beck podniósł oczy i powiedział: Dobrze, że zjawił się pan tak szybko. Czy mógłbym zapytać o powód? Mógłby pan, rzekł Beck, podchodząc do niego i serdecznie ściskając mokrzyckiemu dłoń: Wezwałem pana, ponieważ otrzymałem bardzo niepokojący raport od księżnej Aristi Sabal. To dystyngowana, tradycyjna, w każdym calu dama, która wykonuje zlecenia dla naszej dwójki. Przed laty jej syn był ambasadorem w Polsce, miała więc okazję bywać u nas w Warszawie. Prowadzi dziś dwór w Grenadzie, gdzie spotyka się z wieloma ludźmi. Według niej wybuch wojny domowej jest już tylko kwestią czasu. Zawiązał się spisek wyższych dowódców wojska hiszpańskiego przeciw republikańskiemu lewicowemu rządowi. Proszę pomyśleć. Ewentualny wybuch wojny w Hiszpanii otworzy naszym wrogom, Niemcom i Sowietom, pole manewru na skalę jakiej jeszcze nie doświadczaliśmy. Czy to dla mnie zadanie? zapytał Mokrzycki, przyznając w duchu, że Beck mówi do rzeczy. Nie inaczej. Muszę wysłać mojego najlepszego człowieka do spraw iberyjskich, do Hiszpanii. Pochlebia mi pan minister. Pana zadaniem będzie dowiedzieć się na miejscu, jak bardzo Niemcy i Sowieci mogą się tam zaangażować. Oczywiście. Jeśli to pana interesuje, rzekł minister. Brzmi ekscytująco. Uda się pan do Hiszpanii, do naszej ambasady. Formalnie będzie pan mieć status chargé d'affaires, ale otrzyma daleko większe kompetencje. Będzie pan zbierał informacje wywiadowcze, szczególnie ma pan uważać na Niemców i Sowietów, gdyby pojawili się w Hiszpanii w związku z kryzysem politycznym w tym kraju. Czy sytuacja jest tak poważna? zapytał Mokrzycki. Niestety tak, odparł Bek. Tak źle nie było od czasu wyjazdu króla z Hiszpanii. Księżna Aristi Sabal, którą pan pozna, pisze do mnie, że sytuacja gwałtownie zaostrzyła się w lutym bieżącego roku, kiedy Lewica wygrała wybory. Front ludowy ma większość w parlamencie i zaczyna powrót do wielu bolesnych reform. Płoną kościoły. Lewica uważa, że Kościół jest źródłem zacofania społecznego w Hiszpanii. Proszę sobie wyobrazić coś takiego u nas. Niemożliwe, to przecież bolszewizm. Hmm, pan tego nie pamięta, ale kiedy bolszewicy szli na Warszawę w 1920 roku, zdarzały się różne rzeczy, w tym wieszanie proboszczów na drzewach. Księżna pisze, że prawica w Hiszpanii oraz armia coś przygotowują. Wiedzą o tym wszyscy, ale rząd uważa, że problemu nie ma, a prawica i katolicy są coraz bardziej przerażeni skalą zmian, jakie wprowadza lewicowy rząd. Pana zadaniem jest połapać się w tym wszystkim. Nie mamy zbyt wielu ważnych agentów w Hiszpanii. Stanie się pan więc moimi uszami i oczyma, że się tak wyrażę, skwitował minister Beck. Kiedy mam ruszać? Jak najszybciej. Zakładam, że dwa tygodnie wystarczą panu, by zamknąć bieżące sprawy w kraju. Właśnie się zaręczyłem. A, nie wiedziałem, rzekł Beck zaskoczony. O niczym pan nie wspominał. Kim jest wybranka pańskiego serca? Monika Skirmuntówna odparł dumnie młody człowiek. Hmm, rodzinę znam, litewska szlachta. Znakomita partia dla pana. Dziękuję panie ministrze. Czy misja, którą panu powierzam, jest przeszkodą osobistą w obecnej sytuacji? Mokrzycki odchrząknął, dobierając słowa, by nie powiedzieć czegoś niestosownego. Myślę, że nie, odrzekł po chwili namysłu. Znamy się z narzeczoną i rozumiemy. Narzeczeństwo w naszym towarzystwie powinno trwać przynajmniej rok. Jej rodzice wymagają zachowania dobrego tonu we wszystkim. Moi no również tego właśnie oczekiwaliby od dziedzica tytułu hrabiów Mokrzyckich, ale jak pan minister wie, od kilku lat jestem sam na tym świecie. Czy narzeczona będzie mogła do mnie przyjechać? Oczywiście, rzucimy to w koszty ministerstwa. Mokrzycki uśmiechnął się zadowolony. Właśnie takiej odpowiedzi od Beka oczekiwał. Pożegnał się z ministrem. Ustalili, że szczegóły wyjazdu zostaną omówione z szefem protokołu i zarazem dyrektorem organizacyjnym ministerstwa, kapitanem Waredą. Mokrzycki miał dostać bilety na ekspres do Paryża, a stamtąd podróżować dalej do Hiszpanii. Po spotkaniu z ministrem, Mokrzycki udał się na piechotę do rodziców narzeczonej. To narzeczeństwo było do pewnego stopnia wymuszone sytuacją. Mokrzycki miał nazwisko i majątek, nieobjęty hipoteką, czego nie można było powiedzieć o majątku Skirmuntów, żyjących ponad stan. To prawda, że Skirmuntówna miała opinię dziewczyny raczej niedostępnej i wyniosłej. Studiowała malarstwo we lwowie, stąd nieczęsto mogli spotykać się w Warszawie, gdzie na co dzień Mokrzycki pracował. Była od niego o pięć lat młodsza ale uchodziło to za dobre rozwiązanie w ich towarzystwie. Poznali się na jednym z niekończących się przyjęć wyższych sfer sanacyjnej Polski, na których do dobrego tonu należało znać Eugeniusza Bodo lub chodzić na przedstawienia kabaretu Kwiprokwo. Idąc do pałacu Bryla, siedziby MSZ, Mokrzycki miał zamiar skręcić w krakowskie przedmieście i przejść się słoneczną ulicą pełną ludzi na Stare Miasto, minąć Kościół świętej Anny i zamek królewski i dojść na ulicę Freta. Gdzie Skirmuntowie posiadali eleganckie mieszkanie. Mokrzycki lubił gwar Warszawy i jej żywą różnorodność. Mijał przekupki, śpieszących się gdzieś studentów ubranych w mundury korporacyjne, inteligentów, robotników i starozakonnych rabinów trzymających się razem i spierających w języku jidysz o sprawy biblijne. Na krakowskim przedmieściu kupił w kiosku nowy numer skamandra. Choć dla wielu w jego sferach to pismo uchodziło za żydowskie w negatywnym znaczeniu tego słowa, Mokrzycki kupował je zawsze, by podkreślić wśród znajomych, jak bardzo obcy jest mu antysemityzm, który zyskiwał w Polsce coraz większą popularność. Hrabia gardził chłopcami z obozu narodowo-radykalnego, uważał ich za idiotów, a w żadnym razie za patriotów. Do sanacji miał stosunek pozytywny, ale nie pozbawiony krytycyzmu. Wychował się w kulcie marszałka Piłsudskiego, legionów polskich i legendy Bitwy Warszawskiej, w czasie której jego świętej pamięci ojciec, hrabia Wojciech Maria Mokrzycki, został ranny. Kiedy go zabrakło, młody hrabia poczuł się nieco zdezorientowany w swoim osobistym stosunku do sanacji. Ojciec Antoniego był Piłsudskiemu oddany bezgranicznie. Rodzice narzeczonej wybierali się właśnie na kabaret. Młodzi mieli zostać sami. Monika celowo dała służbie wolne. Jednym z przekleństw ich sfery było podglądactwo służby. Nie lubił tego, tych wszystkich ukradkiem rzucanych spojrzeń pełnych niechęci lub udawanej życzliwości. Wiedząc o tym, Monika odprawiła służbę i czekała na niego przy pianinie. Znał jej upodobania na tyle, by odgadnąć, w jakim jest humorze po muzyce, jaką grała. Kiedy była w romantycznym nastroju, zawsze wybierała Eine kleine muzik Mozart'a lub sonatę Schuberta. Czy podobało ci się, kochanie, jak dla ciebie gram? Monika zwróciła się do niego melancholijnym, słodkim głosem, kiedy zjawił się w mieszkaniu. Mokrzycki lubił patrzeć, jak gra na pianinie, jak jej długie, piękne palce suną po klawiszach, ale nigdy nie zastanawiał się nad tym, czy dziewczyna ma do tego talent. Gdy pojechali razem do Wiednia na koncert słynnych na cały świat filharmoników, by usłyszeć ich wykonanie piątej symfonii Malera, zastanawiał się, czy jego towarzyszka rozumiała choć cząstkę tej muzyki. Bo przecież, jeśli ktoś rozumie piątą symfonię Malera, nie może zachowywać się próżnie. Tymczasem na koncercie Monika przysnęła. Na Malerze. W duchu musiał przyznać, że jej muzyka fortepianowa była miła dla ucha, ale nic poza tym. Podobnie ich związek. Byli sobie przyrzeczeni, ich małżeństwo miało zapewnić obydwu rodzinom poważanie, ale nic poza tym w jego wieku należało się ożenić. Ona zapewniała sobie nowy dom i zwalniała rodziców z kosztów utrzymywania jej. On zyskiwał żonę, a w jego sferze znaczyło to bardzo dużo. Rodzice Mokrzyckiego wymusili na nim ożenek przed trzydziestką odpowiednim zapisem testamentu. Monika miała duże zielonkawe oczy. Eleganckie, szlachetne rysy, lekko zadarty, mały nos i zmysłowe usta. Nie lubiła się ostentacyjnie malować, preferowała dyskretny makijaż. Mokrzycki podszedł do niej i pocałował ją w usta. Wiedział, że nie należy prosić jej o zgodę, bo gdyby zapytał, przewrotnie odpowiedziałaby nie i musiałby się przed nią upokorzyć, błagając, czy może to zrobić. Monice to by bardzo odpowiadało, a tego zdecydowanie nie lubił. Przylgnął wargami do jej ust i wsunął dłoń pod jej bluzkę. Zdołała jednak zatrzymać jego palce, dając znak, by nie posuwał się za daleko. Poczuł się zawiedziony. W zepsutym do szpiku kości świecie elit Warszawy, ludzie sypiali ze sobą wedle prawideł wolnej miłości, lecz Monika Skirmuntówna miała swoje zasady. To niegdyś kluczowe słowo w kontekście erotycznej więzi między kobietą a mężczyzną było w moralności roku 1936 na tyle osobliwe, że Mokrzycki czuł się przez chwilę jak powstaniec styczniowy, całujący się z ukochaną przed wyruszeniem na bój śmiertelny z zaborcą. A tymczasem Mokrzycki nie chciał być powstańcem nie tego potrzebował. Chciał zakasać do góry jej sukienkę, włożyć dłoń między jej nogi i nasycić się wilgocią. Potrzebował jej ciała, którego ona przed ślubem nie chciała mu dać. Zasady. Musiał po raz kolejny uznać swoją porażkę. Ale on to sobie jeszcze odbije gdzie indziej. Ileż w ich narzeczeństwie było wieczorków, które płynęły lekko w rytm foxtrota lub nudnych wynurzeń muzycznych późnego bramsa, na szczęście nie musiał silić się na poważne tematy, ponieważ ona i on mieli podobne gusta, literackie i plotkarskie. No, może z tą różnicą, że Monika w ogóle nie interesowała się polityką. Nie chodziła także na wieczory panińskie do znanej z feministycznych poglądów Zofii Naukowskiej, gdzie można było napić się absyntu, zapalić przemycaną z Francji marihuanę oraz omówić najnowsze odkrycia mody. Czasy morfinistów przeminęły wraz z nadniemnem Orzeszkowej – Zresztą Antoni zawsze uważał tę powieść za wyjątkowo nudną, ale cóż, w szkole musiał ją czytać z zachwytem, choć robiło mu się od tego niedobrze. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewasz, powiedziała z wahaniem w głosie Monika. Nie, jakżebym mógł, odrzekł Mokrzycki, choć odczuł po raz kolejny, jak go odrzuca, mimo fizycznej bliskości. Mamy moja duszko całe życie, żeby się ze sobą kłócić. Celowo ją tak nazywał. Monika Skirmuntówna była bardzo dumną dziewczyną i nie lubiła, gdy mężczyźni zwracali się do niej protekcjonalnie czar wieczoru prysł antoni poczuł, że musi się ulotnić, choćby pod byle pretekstem. Za dwa tygodnie wyjeżdżam do Hiszpanii powiedział w końcu. Monika dała wyraz swojemu niezadowoleniu. A ja? A nasze narzeczeństwo? Narzeczeństwo na tym nie ucierpi, moja kochana, rzekł antoni. Mój wyjazd tylko je wzmocni. Zaraz jak wrócę, weźmiemy ślub. W Wilanowie? A czemużby nie? Zaprosimy pięciuset gości, a może i więcej, stać nas. Choć po prawdzie wszystko może się jeszcze wydarzyć. Moja misja w Hiszpanii zdaje się niebezpieczna, powiedział przebiegle Mokrzycki. Monika natychmiast się zmartwiła. Lubił jej naiwność i w pewien sposób uroczą prostoduszność. Za nic w świecie nie chciałby jej skrzywdzić, a jednak małżeństwo z nią musiało dojść do skutku z rozsądku. On natomiast miał już teraz swoje potrzeby i wiedział, gdzie dać im upust. Jak tylko stąd wyjdzie, z tego przesłodzonego gniazdka, uda się do miejsca, gdzie będzie mógł poczuć się jak mężczyzna. Martwię się o ciebie, powiedziała Monika. Niepotrzebnie, serce ty moje, muszę jechać. To mój obowiązek. Dobrze rozumiała to słowo. Mieli się pobrać z obowiązku wobec swojej sfery i rodziny. Antoni nie umiał wyobrazić sobie samego siebie prowadzącego monotonne życie u boku Moniki. Dlatego tym bardziej uznał, że wyjazd do Hiszpanii jest okazją, jaka może się więcej nie powtórzyć. Nawet tego dnia po prawie godzinie w jej towarzystwie nie mógł dłużej wytrzymać. Wykręcił się pretekstem koniecznego spotkania z jednym z oficerów Beka. Będą cygara i dużo wódki, a ty tego nie lubisz, kochanie powiedziałby nie prosiła żeby ją ze sobą zabrał. Nie zrozumiała nie podoba mi się ta luźna atmosfera. Kiedy będziemy małżeństwem, twoim obowiązkiem będzie mi towarzyszyć. Skończą się te wieczorki kawalerskie. Mokrzycki ukrył irytację. Nie wątpię w to, moja duszko. Pożegnał się szybko, nie chcąc narażać się na jej reakcję na ponowne nazwanie jej tymi słowami. Po wyjściu od Skirmuntów Mokrzycki poczuł, że musi poddychać świeżym powietrzem, którego brakowało w ich dużym sześciopokojowym mieszkaniu. Miał pewien sekret. Pielęgnował skrywaną namiętność do żydowskiej tancerki pracującej w jednym z klubów nocnych na ulicy Nowolipie. Nazywała się Golda Zweinblum. Miała 26 lat, a poznali się podczas jednego z wieczorów kawalerskich kolegów z roku Antoniego. Absolwenci prawa Uniwersytetu Warszawskiego zazwyczaj po studiach wybierali drogę adwokatury, jeśli mieli dostatecznie bogatych i mających znajomości rodziców, lub drogę wojskową. Ci drudzy zostawali podporucznikami Wojska Polskiego, a to była nie lada gradka: własne mieszkanie, ordynans na posyłki. I cztery tysiące złotych pensji, podczas gdy robotnik w Warszawie zarabiał 300 złotych miesięcznie w fabryce u Lilpopa. Podczas jednego z takich suto zakrapianych, wesołych wieczorków Mokrzycki poznał Goldę. Miała fantastycznie długie nogi, temperament i czarne, piękne włosy. Każdy z chłopaków chciał ją zdobyć, ale Golda, jako tancerka, nie była panienką do wynajęcia. Mokrzycki ze swoich kumpli był najbogatszy, a papa, gdy żył, nigdy nie żałował mu na uciechy, wiedząc, że jak chłopak się wyszumi, będzie lepszym mężem i ojcem w przyszłości. Gdy inni ochoczo pokwizdywali, Mokrzycki po prostu zaprosił ją na kolację do najlepszej koszernej restauracji w Warszawie. Wówczas jeden z podchmielonych polską wódeczką kolegów wyrzekł słowa, które zapamiętano na długo. I ty, patentowany polski hrabia z żydówką, będziesz się szlajał? Hrabia Mokrzycki zachował się wówczas zupełnie jak nie ze swojej sfery. Wziął olbrzymi zamach i wymierzył cios prosto w szczękę temu, kto śmiał antysemickim bluzgiem w jego obecności ubliżyć kobiecie. Wszyscy się zdumieli, gdy pięść Mokrzyckiego, ozdobiona sygnetem, złamała nos pijanemu wielbicielowi polskiego narodu. Usłyszano trzask, po którym nawet Golda, która zatańczyła wspaniałe flamenko, musiała nabrać do Mokrzyckiego szacunku. Wieczór kawalerski skończyłby się karczemnym mordobiciem, gdyby nie to, że kilku oficerów odciągnęło Mokrzyckiego od wrzeszczącego w niebogłosy mężczyzny. Hrabia użył prawego sierpowego, ale lewy miał równie silny i zamierzał przećwiczyć go na szczęce tamtego. Zalany posoką narodowiec został odprowadzony do łazienki, a z kuchni przyniesiono mu szybko lód, w którym chłodziła się wódeczka. Powym lodem okładał bolące miejsca na twarzy. Aleś bokser! skwitowali koledzy. Pax inter Christianos rozległ się głos wzywający do pokoju. Użyłem przemocy, której się brzydzę powiedział Mokrzycki, ponieważ kolega Ziobro źle wyraził się o damie. Ziobro był doktorantem prawa konstytucyjnego i członkiem opozycyjnego wobec władz stronnictwa narodowego. Znany był z niechęci do Żydów, którą na ogół tolerowano, ponieważ na spotkania kawalerskie Polacy nie dopuszczali swoich starszych braci w wierze. Ziobro został jednak zmuszony do przeproszenia damy, ale odtąd Mokrzycki zyskał w jego osobie śmiertelnego wroga. Działo się to w Sylwestra 1935 roku. Wtedy właśnie Mokrzycki poznał Goldę. Była Żydówką, ale nie żyła według praw swojej wiary. Pochodziła z Żytomierza, a jej religijna rodzina wyrzekła się jej. Pracowała w różnych warszawskich kabaretach jako tancerka, żeby się utrzymać. Mokrzycki zauważył, że nie brakowało jej na dobre ciuchy i znośne perfumy, więc było prawdopodobne, że miała jednego lub kilku adoratorów. Nigdy o to nie pytał. Nie był zazdrosny. Nie miał zresztą do niej praw. Połączyła ich czułość. Mokrzycki potrzebował tego, czego nie dostawał od swojej narzeczonej, czyli ostrego seksu i tego co potem. Wtulonych w siebie ciał, wsłuchiwania się w bicie serca, rozmów o sztuce, religii i muzyce. Czegoś takiego nigdy od Moniki nie dostał i nie był wcale pewny, czy po ślubie otrzyma choćby namiastkę. Ja już znalazłam mojego mesjasza. Doprawdy? Tak, ciebie hrabio Mokrzycki. Bluźnisz Żydówko. Pocałowała go namiętnie w usta. Mogę bluźnić, bylebyś pozwolił mi kochać cię dalej, odpowiadała Golda, patrząc na Mokrzyckiego spod swoich kruczoczarnych brwi, podczas gdy on leżał nagi obok niej. Takiś ty mądry, a jakbyś nie wiedział, jedyna różnica między Żydem a katolikiem jest taka, że wy od dwóch tysięcy lat już macie swojego Mesjasza, a my wciąż czekamy. Mokrzycki nie wdawał się jednak w dyskusje na mesjańskie tematy. Po pierwsze dlatego, że przesiągnął nimi w szkole w II Rzeczpospolitej. Mesjaszem była Polska, umierająca za inne narody w Europie, choć nikt tego nigdy od Polski nie wymagał. Mokrzycki był realistą. Jego dziadek walczył w Powstaniu Styczniowym i stracił w bitwie pod Miechowem z Rosjanami lewą rękę. Jednak patriotyczna przeszłość rodziny nigdy nie wstępiła w hrabim trzeźwego osądu politycznego. A poza tym spotykał się z Goldą nie jako Polak z Żydówką, tylko dlatego, że była doświadczoną kochanką i towarzyszką. Lubił z nią rozmawiać o muzyce Szymanowskiego i było im razem dobrze w łóżku. — Jaka jest ta twoja... Monika? Ta... Skirmuntówna? Zapytała go kiedyś Golda, gdy po szybkim seksie leżeli obok siebie na jej łóżku w wynajmowanym przez nią pokoju przy ulicy Nowolipie. Zimna jak westalka. To po co się z nią żenisz? Dla pieniędzy? Wytłumacz mi, bo nie rozumiem. Mokrzycki popatrzył na kochankę tak jak nigdy wcześniej. Czyżbyś była zazdrosna? Trochę jestem. Ona nic dla ciebie nie znaczy, a chcesz się z nią ożenić odpowiedziała Golda. Nie obraź się, ale mam doświadczenie z różnymi facetami. Nigdy nie robiłem ci z tego powodu wyrzutów, powiedział Mokrzycki podnosząc głowę z łóżka. Wiesz o tym dobrze. Golda uspokoiła go gładząc po włosach dłonią. Wiem, kochanie, że jesteś gentlemanem i za to cię lubię. Lubię cię też za inne rzeczy. Jesteś dla mnie dobry, nie żałujesz mi pieniędzy, kiedy proszę cię o pożyczkę, ale nie w tym rzecz. Twoja narzeczona nie znaczy dla ciebie wiele, ponieważ urwała. Ponieważ wyduś, że to z siebie. Ty chcesz kochać kobiety, starasz się, przykładasz po polsku, elegancko, ale nie tego pragnie twoja dusza, skarbie. Mokrzycki nigdy się nad tym nie zastanawiał. Po chwili zmienił pozycję na łóżku i zapalił papierosa. Nie wiedział co odpowiedzieć, bo w gruncie rzeczy zdawał sobie sprawę, że Golda miała rację. Monika Skirmuntówna była ładna, niewinna, głęboko wierząca, dumna, pełna patriotycznych uczuć, kochająca Polskę romantyczną, a przy tym, wpatrzona w siebie i w pojęcia, które wpoili jej rodzice, ale nie była kobietą dla niego. Hrabia miał mętlik w głowie. Nie wiedział, czy może się jeszcze wycofać ze związku z Moniką. To byłby skandal, który z pewnością miałby wpływ na jego pozycję w MSZ, a na to nie mógł sobie pozwolić. Nie chciał, aby prywatne życie miało wpływ na jego karierę zawodową i choć docenił szczerość tego, co powiedziała mu Golda, odparł z naciskiem Nie mówmy o tym, proszę. Nie chcę rozmawiać o Monice. Ale nie rozmawiamy o niej, kochanie, tylko o tobie. Nie jestem na to gotowy odpowiedział szczerze. Bo przychodzisz do mnie, by o niej zapomnieć, odezwała się na to Golda. Mokrzycki obrócił się na łóżku i pocałował ją w usta. Dziewczyna próbowała zatrzymać go w swoim świecie, ale obydwoje wiedzieli, że to niemożliwe. On musi odejść do swoich eleganckich sfer, a ona podążyć własną drogą, tancerki wyklętej przez swoich i balansującej na krawędzi. Mokrzycki uznał, że to dobry moment, żeby jej coś wyznać. Dostałem nowe zadanie. Mianowicie? Zaciekawiła się. Cała zamieniam się w słuch, panie sekretarzu stanu. Muszę wyjechać do Hiszpanii. Musisz, czy chcesz? To jedno i to samo. Mokrzycki czytał ostatnio książkę Hermana Coena i uznał, że taka odpowiedź będzie najlepsza. Rzeczywistość, możliwość i konieczność, to przecież tożsame kategorie. Na długo? Nie wiem. Mam objąć stanowisko w ambasadzie. Zabierzesz mnie ze sobą? Wiesz przecież, że to niemożliwe. Odpowiedział spokojnie, gładząc kochankę po włosach. Zobaczymy się jeszcze? zapytała dziewczyna, szczerze zmartwiona jego wyjazdem. Nadszedł moment, aby to przerwać. Dla mojego i jej dobra pomyślał Mokrzycki. Po chwili jednak zreflektował się, że sam siebie okłamuje. Porzucał ją wyłącznie dla własnych korzyści. Mam teraz dużo spraw na głowie, muszę je wszystkie zamknąć przed wyjazdem. Wyruszam za kilka dni. Nie zdążę się wcześniej z tobą zobaczyć. Zabolało ją to. Widział to w jej oczach. Takiego spojrzenia się nie zapomina. Wie to każdy, kto zostawił ukochaną osobę i wybrał siebie samego zamiast miłości. Nie urządziła jednak sceny histerycznego szlochu ani pretensji, których by nie zniósł. Wiedziałam, że mnie zranisz. Kochanie, w tym nie ma nic osobistego, powiedział Mokrzycki, i było to prawdą. W tym rozstaniu naprawdę nie było niczego osobistego. Mężczyzna poszedł w swoją stronę, po własne przeznaczenie, a kobieta została sama, z pustym miejscem w łóżku, przepełnionym jego zapachem. Rozdział drugi. Paryskie interludium. Warszawa, 16 kwietnia 1936 roku. Hrabia Antoni Mokrzycki czekał na dworcu głównym w Warszawie na swoją narzeczoną. Nigdy nie lubił tego budynku, wzniesionego jeszcze w czasach carskich. Dworzec wydawał mu się ciasny i wiecznie zatłoczony, co nie odbiegało od prawdy. Choć mżył wiosenny deszcz, Hrabia wybrał miejsce na zewnątrz, chcąc pooddychać świeżym powietrzem. Jego pociąg ekspresowy, który przez Poznań, Berlin, Düsseldorf i Metz miał zawieźć go do Paryża, odjeżdżał za dwadzieścia minut. Część swoich rzeczy wysłał do Hiszpanii kurierem tydzień wcześniej, a teraz miał jedynie bagaż podręczny, by nie psuć sobie wrażeń z podróży i nie zajmować się doglądaniem dobytku. Monika Skirmuntówna zjawiła się z rodzicami na kwadrans przed odjazdem. Rozumiał ją. Jego wyjazd był jej nie na rękę, ponieważ będzie musiała pokazywać się w towarzystwie bez swojego mężczyzny. Poza tym wyjeżdżał bez niej, czym była mocno urażona. Gdyby łączyła ich naprawdę głęboka i szczera miłość, pojechałaby za nim na kraniec świata. Za jego dziadkiem, powstańcem styczniowym, babcia, wówczas jako narzeczona, z własnej woli ruszyła na Sybir. Mokrzycki uznał, że wymagać tego od nowoczesnej kobiety to zbytni ambaras dla obojga. Jego podróż była więc w istocie próbą weryfikacji ich związku. Nie miał co do tego wątpliwości. Gdy więc szczupła i elegancka postać Moniki wyłoniła się z gąszczu podróżnych, uśmiechnął się do niej. Zauważyła go i podbiegła. Kochanie, czy pamiętałeś o paszporcie? Zadając błahe pytania, próbowała udawać, że wszystko jest w najlepszym porządku. — Oczywiście — odparł Mokrzycki i ją przytulił. Zbierało się jej na płacz, ale on, patrząc na jej niezmiennie ładną buzię, zastanawiał się, czy już w godzinę po jego wyjeździe nie pójdzie na ploteczki do koleżanek. — Obiecujesz pisać do mnie regularnie? Będę czekała. — Oczywiście, kochanie. Czułe słówka. Ta scena wydała się Mokrzyckiemu słodka jak z dziewiętnastowiecznego romansu. Z szacunkiem pożegnał się z rodzicami narzeczonej, z Dzisławem Skirmuntem, profesorem na Politechnice Warszawskiej oraz Anielą Skirmuntową z Potockich, znaną warszawską marszantką. Mokszycki nie po raz pierwszy pomyślał, że obrazy Leona Wyczółkowskiego, które wisiały na ścianach w salonie Skirmuntów w Warszawie, odpowiadały przede wszystkim gustowi matki, nie córki. Monika nigdy nie podjęła z nim rozmowy o Leonie Wyczółkowskim i jego malarstwie. Nie rozumiała tego. Gdy znalazł się już w przedziale, odwzajemnił czułe gesty narzeczonej, która machała do niego chusteczką. Jednak jego wzrok zmierzał gdzie indziej, a serce pragnęło zobaczyć na dworcu kogoś innego. Mokrzycki wiedział, jak podle potraktował goldet sfeinblum. Zostawił jej nawet pokaźną sumę pięciuset złotych, jak jakiejś ladacznicy, łatwej panience. Wiedział, że postąpił źle. Gdyby ją zobaczył ten ostatni raz, byłoby mu odrobinę lżej wyjeżdżać. Pociąg ruszył do przodu. Gdzieś na dworcu rozległo się wołanie pasażerowie proszę wsiadać, drzwi się zamykają. Mokrzycki wreszcie ją dojrzał. Stała jakieś dwadzieścia metrów od skirmuntów. Ubrana skromnie, miała na sobie szarą sukienkę ze złotym paskiem, który kupił jej w Krakowie. Przywdziała jasny kapelusz, a w dłoniach trzymała parasolkę. Dostrzegłszy ją bardzo się ucieszył. Wstał, otworzył okno i pomachał na pożegnanie. Ona dała znak ręką. Powiedziała do niego coś, czego nie zrozumiał z powodu świstu lokomotywy. Zinterpretował to jako wybaczenie. Nie gniewała się na niego. Lubiła go. Ze swoją urodą mogła mieć każdego mężczyznę w Warszawie a on nie miałby o to do niej pretensji. Jednak Golda była pierwszą kobietą, przed którą próbował się otworzyć. Pragnąłby znów kiedyś dane im było się spotkać i powiedzieć sobie ostatnie słowo to, które ona wyczuła na dnie jego duszy, a od którego on uciekł, kiedy oboje leżeli na jej łóżku, mokrym od ich potu. Minęła doba. Lutetia Parisiorum, łacińska nazwa osady na miejsce, której wzniesiono stolicę Francji, przemknęła hrabiemu przez myśl, kiedy pociąg wtoczył się na Gardinor, dworzec północny w mieście nad Sekwaną. Mokrzycki lubił Paryż i właśnie dlatego nie chciał bywać w nim zbyt często, żeby widoki paryskie i paryskie zabytki za bardzo mu nie spowsządniały. Uwielbiał zwłaszcza Montmartre i jego wąskie uliczki galerie malarskie, kafejki, gdzie można przyjemnie spędzić czas przy espresso i kieliszku doskonałego wina. Dobrze się czuł także w dzielnicy łacińskiej, gdzie miał zamiar się zatrzymać w drodze do Hiszpanii, w mieszkaniu służbowym polskiej ambasady w Paryżu przy rue Saint Severin. Pociąg do stacji Atocha w Madrycie, przez Bordeaux i San Sebastian, odjeżdżał następnego dnia o 18.00. Mokrzycki miał zatem dobę na to, aby odwiedzić ulubione miejsca i kupić kilka książek. Bagażowy zawiózł jego torby do wynajętego mieszkania, gdzie Mokrzycki miał się zatrzymać. Nie planował się rozpakowywać. Z podręcznego bagażu wyjął tylko kilka drobiazgów, w tym wodę kolońską i brzytwę do golenia. Postanowił wkrótce rozejrzeć się po mieście, ale przede wszystkim coś zjeść. Nie był specjalnie wybredny, jeśli chodzi o posiłki. Nigdy nie ulegał przesadnie przyjemnościom podniebienia. Był szczupłym mężczyzną, mierzącym 1,85 m wzrostu, o wadze odpowiedniej do swej postury. Wykąpał się po podróży, założył nową koszulę, wełnianą marynarkę i spodnie szyte z bielskiej wełny i wyszedł na ulicę. Gdy opuścił mieszkanie, jego uwagę przyciągnął kościół świętego Seweryna znał to miejsce jako ośrodek kultu zrzeszającego Polonię paryską. Być może to tutaj Mickiewicz, dumając na paryskim bruku, snuł swoje mesjanistyczne idee, którymi zaraził Gotowiański. Bruk Paryża wart jest swojej historii, tak jak Paryż był wart mszy. Mokrzycki nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości. Przechadzając się krętymi uliczkami, wiedział, że zbliża się do rzeki i do Ile de la Cité, wznoszącą się na wyspie ku niebu katedrą Marii Panny. Gdy czytał po raz pierwszy powieść Wiktora Igo, wyobrażał sobie siebie w średniowiecznym Paryżu, jak przechadza się i spotyka miłość równie gorącą jak uczucie dzwonnika do Esmeraldy. Teraz jednak te młodzieńcze fantazje wydawały mu się niedorzeczne, wręcz głupie. Na wystawie jednej z licznych w tej dzielnicy paryskich księgarni zauważył tomiki francuskiej poezji. Wstąpił do środka i zakupił wiersze Żana Artura Rimbaud oraz jego poemat pisany prozą poetycką Sezon w piekle, a z uwagi na fakt, że jechał do Hiszpanii, poprosił o wszystkie tomiki najsłynniejszego tamtejszego poety, którego sława sięgała poza Półwysep Pirenejski Federico Garci Lorki. W restauracyjce, której okna i patio wychodziły na katedrę, Mokrzycki zamówił francuską zupę cebulową, Ratatuj, eskalopki cielęce oraz butelkę Neuf du pape słynnego prowansalskiego wina, które było ulubionym trunkiem Napoleona Bonaparte. Sączył je powoli, spoglądając na katedrę, niemego świadka historii, rewolucji i codziennego życia mieszkańców Paryża. Lubił wytrawny smak tego wina, Przypominało mu, że prawdziwa rozkosz pierwszego łyku jest nam dana tylko raz. Tak jak miłość. Czy kiedykolwiek kochał naprawdę? To pytanie dręczyło go po rozmowie z Goldą w jej pokoiku w Warszawie. Czy doświadczył w życiu miłości, która byłaby pewna i ostateczna? Czy taka miłość w ogóle jest możliwa? Życie mężczyzny z dobrego, szlacheckiego domu w drugiej Rzeczpospolitej było łatwiejsze niż chłopaka z dzielnicy robotniczej. Okazji do skosztowania miłości miał sporo. W wieku lat siedemnastu spotykał się z pokojówką o wydatnym biuście, którą obmacywał za wiedzą i zgodą ojca. Dała mu to, czego chciał, raz albo ze dwa razy, ale Mokrzycki, nabrawszy doświadczenia, uznał, że takie zaspokojenie, przecież nienamiętność, jest w gruncie rzeczy niczym wartym zapamiętania. Potem była starsza kuzynka w majątku na Ukrainie. Ona chyba naprawdę się w nim zadłużyła. Kochając się z nią na sianie latem, czuł przez moment błogość i szczęście, ale zaraz potem porzucił ją bez podania przyczyny. Płakała dniami i nocami, nie mogąc znieść jego obojętności, po czym wyjechała na studia do Włoch. Nie wiedział do dziś, dlaczego postąpił tak podle. Karcił się w duchu za te romanse, w istocie swej płochy, i nie mające dla niego żadnego znaczenia. Jestem próżny w miłości, widać taka moja natura, mawiał do siebie. Jednak nareszcie coś wstrząsnęło tym młodym chłopcem, jak Mokrzycki oceniał siebie z perspektywy lat. Tamtego lata pojechał nad przełom Dniestru, niedaleko granicy rumuńskiej. Poszedł się kąpać nad rzekę i wówczas zobaczył miejscowego chłopca, może osiemnastoletniego, jak ten nagi obmywał się w wodzie. Mokrzycki przystanął i patrzył, ale nie tak, jak spogląda się na obce nam rzeczy. Po raz pierwszy doświadczył czegoś podobnego. Ogarnęło go gwałtowne pożądanie na widok tego szczupłego, gibkiego ciała. Zszokowało go to, że zapałał taką żądzą na widok drugiego mężczyzny. Przestraszył się tego uczucia i przysiągł wówczas, że nigdy więcej sobie na coś takiego nie pozwoli. Szukał potem zapomnienia. Pił, szalał, jeździł na zabawy po okolicznych dworach, ale gdzieś głęboko w jego świadomości, tam, gdzie kłębią się uczucia, pierwotna myśl została nienaruszona. Była zdradziecka i niebezpieczna, choć Mokrzyckiemu wydawało się, że panuje nad swoimi odczuciami, a nie one nad nim. Ta bolesna, grzeszna i niebezpieczna skłonność. Teraz wróciła ze zdwojoną siłą, lecz skoncentrowana na osobie Goldy. Mokrzycki nie bronił się już przed nią jak wtedy nad Dniestrem, gdy uciekł na widok pięknego chłopca kąpiącego się w rzece. A to dlatego, że teraz ta myśl nie zmaterializowała się jako pożądanie, lecz jako tęsknota za czymś prawdziwym i nieporównywalnym z żadną miłością fizyczną ani duchową, jakiej doświadczył. Przy okazji zdał sobie sprawę, że nie kocha Moniki z Kirmuntówny, że nie wyobraża sobie życia pod jej pantoflem i że taki los byłby okrucieństwem nie tylko wobec jego własnej natury i uczuć, ale przede wszystkim wobec tej biednej, tak zapatrzonej w siebie istoty. Monika nie pojęłaby jego duszy w sposób, jakiego pragnął. To zrozumienie okazało mu Golda Zweinblum, obca dla jego polskiego, katolickiego świata. Zrozumiał, że ona nie tylko dawała mu swoje ciało, choć to także, w dodatku sama to lubiła. Kobieta ma przecież swoje potrzeby, ale dała mu po stokroć więcej. Wiedzę o sobie samym, nareszcie uświadomioną i nazwaną tęsknotą za uczuciem ostatecznym. Czekając na posiłek, otworzył sezon w Piekle Rimbo i przeczytał: Moje życie, jeśli mnie pamięć nie zwodzi, było niegdyś ucztą, na której otwierały się wszystkie serca, płynęły wszystkie wina. Pewnego wieczoru wziąłem na kolana piękno i przekonałem się, że jest gorzkie, znieważyłem je. Pozazdrościł podmiotowi lirycznemu Rimbo tej bolesnej samowiedzy, ponieważ on nigdy nie posiadał piękna w całej jego istocie, a rozkoszował się jedynie wrażeniami miłosnymi, z których chyba najprawdziwszym była Golda Zweinblum. Żałował, że nie może teraz pójść z nią na spacer po dzielnicy łacińskiej albo pojechać z nią metrem na Plac Pigal, upić się tanim winem i spędzić noc w wynajętym pokoju, gdzie świt zastaje kochanków zmęczonych kacem. Jednak szybko odrzucił to bezpieczne myślenie o sobie w miłości. Nigdy nie posiadł piękna, ponieważ nie odważył się wejść za nieznanym chłopcem do rzeki. Pragnął wziąć na kolana piękno i oddać mu się bez reszty, ale nie rozumiał jeszcze, co znaczy, że ono jest gorzkie, kapryśne, złudne i nieskłonne do przebaczenia. Owego dnia w Paryżu miał przeświadczenie graniczące z przeczuciem o jakimś fatalnym końcu, który czekał go u kresu hiszpańskiej podróży. Kelner postawił przed nim posiłek. Był gorący i wyśmienity. Smakował dań, wkładając do ust powoli każdy kęs. Z zamyślenia wyrwał go nieznajomy mężczyzna. Czy mogę się przysiąść? Spytał go po francusku z silnym niemieckim akcentem. Tak, proszę się nie krępować. Odparł Mokrzycki, zastanawiając się, czy gdzieś już nie widział tego człowieka. — Nie przedstawiłem się. Nazywam się Maksymilian Klarenbach. Wsiadłem w Berlinie do tego samego pociągu, którym pan podróżował. Dlatego też ośmielam się pana niepokoić. Wydaje mi się, że jedziemy w tym samym kierunku. Mokrzycki przypomniał sobie słowa Beka o tym, że Niemcy mogą sprawiać kłopoty w Hiszpanii. — Czyżby rozmawiał ze szpiegiem? Te wątpliwości wyjaśnił sam Messie Klarenbach Jestem pracownikiem niemieckiej ambasady w Madrycie Wiem, że pan ma objąć podobne stanowisko w polskiej Zapytałem konduktora, jakiego użył pan paszportu przy przekraczaniu granicy Odparł, że dyplomatycznego hm, To prawdziwie niemieckie Przerwał mu Mokrzycki Ale na szczęście jestem dziś w dobrym humorze Napije się pan ze mną? Zamówiłem całą butelkę Neuf du pape proszę się częstować. Niemcowi spodobała się ta odpowiedź. Był blondynem o pociągłej twarzy, ze szramą ciągnącą się od lewego ucha po podbródek, zapewne z czasów Wielkiej Wojny. Mokrzycki pomyślał, jakie to szczęście, że historia jako młodszemu oszczędziła mu tego doświadczenia. Mógł rozmawiać z Niemcem, ale musiał być ostrożny. Czasem między szpiegiem a dyplomatą... Nie było specjalnych różnic. Słowa Beka o tym, że Niemcy będą chcieli coś ugrać dla siebie w Hiszpanii, stały się dla Mokrzyckiego paląco rzeczywiste. Nalał niemcowi kieliszek szatonewdy pape i zszedł na bezpieczne tematy. Jak smakuje panu wino? zapytał Mokrzycki. W Niemczech nie dostanie pan takiej głębi. To ulubione wino Napoleona. Oczywiście ma pan rację, jeśli chodzi o wina czerwone, odparł Klarenbach. Ale z pewnością doceniłby pan białe wina mozelskie, ich lekkość i słodycz, gdyby zechciał pan kiedyś odwiedzić Niemcy w wakacje. Co do Napoleona, cenimy go w moim kraju. Hm, doprawdy? Wszak to on obalił mit o niezwyciężonej armii pruskiej, zaznaczył Mokrzycki. Ach, mówi pan o kampanii 1806 roku, westchnął Niemiec. Wtedy Francuzi byli górą. Cenimy Napoleona za to, że zapoczątkował proces zjednoczenia Niemiec, który potem pogłębił Bismarck, a do końca doprowadził na szwirer. Mokrzycki uśmiechnął się ironicznie na wzmiankę o Hitlerze, co nie uszło uwadze Niemca. Włożył kęs wybornej cielęciny do ust i przeżuwał go dokładnie. Po chwili Mokrzycki odpowiedział: Wyobraża pan sobie Polaka podróżującego po Niemczech w czasach, gdy narodowy socjalizm stał się tam wyznacznikiem poprawności? A gdybym tak poszedł do hotelu w Bawarii i powiedział, że jako Polak chcę najlepszy pokój z widokiem na góry, czy nie usłyszałbym w odpowiedzi, to tylko dla Niemców? Klarenbach zrozumiał doskonale sens słów Mokrzyckiego, jednak musiał jakoś odeprzeć ten atak. Gdyby tak się stało, a nie przeczę, że jest to bardzo prawdopodobne, wówczas proszę poprosić właściciela o telefon i zadzwonić do mnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy Niemieckiej. Jestem pewien, że właściciel natychmiast przeprosiłby pana za swoje zachowanie. Doceniam pana gest, odrzekł Mokrzycki. Czy jedzie pan jutrzejszym pociągiem do Madrytu? Tak, czeka nas dwa dni podróży. Kupiłem sobie na drogę oryginalne wydanie powieści Agaty Christi. Akcja rozgrywa się właśnie w pociągu. Mokrzycki spojrzał na okładkę. Widniała na niej lokomotywa, a pod nią napis w języku angielskim Morderstwo w Orient Expressie. Christie była znana w Polsce jedynie elitom mówiącym po angielsku i choć Mokrzycki radził sobie w tym języku doskonale, tej powieści nie czytał. Wydana w 1934 roku do Polski jeszcze nie dotarła. Agata Christie pisze świetne powieści detektywistyczne, ale ja nie gustuję w tego typu literaturze. Zmienił temat. Co pan sądzi o tym, co dzieje się w Hiszpanii? Niemiec upił gwina. Sytuacja jest gorsza niż w lutym, kiedy front ludowy zyskał większość w wyborach. Prawica czuje się oszukana i z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jednak determinacja lewicy do przeprowadzenia reform jest naprawdę imponująca. I pan to mówi? W Niemczech komuniści trafiają do obozów. W Polsce też nie są mile widziani odparł Klarenbach, zbywając wzruszeniem ramion wzmiankę o niemieckich obozach. Jednak Hiszpania jest inna. Ponad siedemdziesiąt procent ludzi w tym kraju było do niedawna pozbawionych dostępu do słowa pisanego i innych dobrodziejstw cywilizacji. Nierówności społeczne są tam zatrważające. Przekona się pan, kiedy tam trafi. — Był pan kiedyś w Hiszpanii? — Tak, sześć lat temu wyjechałem na stypendium z uniwersytetu. Byłem w Madrycie i Saragosie. — Sześć lat w przypadku Hiszpanii to szmat czasu — odparł Klarenbach. — Cała epoka. Sześć lat temu rządził tam król, a teraz Alfons XIII jest we Włoszech na wygnaniu. Ducze udziela mu gościny na dworze króla Wiktora Emanuela. Król Hiszpanii miał szczęście, że nie skończył jak Car Mikołaj II, zabity przez bolszewików. Uważa pan, że Hiszpania idzie taką właśnie drogą, w stronę bolszewizmu? zapytał Mokrzycki. To nieuchronna konsekwencja wygranej frontu ludowego w wyborach. Lewica coraz bardziej się radykalizuje. Jestem ciekaw, co tam zastaniemy. Mokrzycki musiał się z tym zgodzić. Wznieśli toast za Hiszpanię, jakakolwiek by nie była. Hrabia dokończył posiłek, a Niemiec obiecał, że następnym razem on postawi towarzyszowi podróży wyborne hiszpańskie wino. Mokrzycki położył się tego dnia z dziwnym bólem w klatce piersiowej. Przestraszył się, że to serce, ale po chwili uspokoił się. To nie był objaw somatyczny, lecz duchowy. Wrażenie wywołane przez Goldę, która wspomniała o jego podwójnej naturze, coraz bardziej mu ciążyło. Musiała do tego dojść, kiedy kochali się w jej pokoju. Teraz jednak Golda była wspomnieniem, a przed Mokrzyckim stała otworem nowa, zmieniająca się Hiszpania. Także w pociągu Mokrzycki nie mógł uwolnić się od Niemca, który przyszedł doń z butelką wina zamówioną w wagonie restauracyjnym. Był wieczór i hrabia właśnie kładł się spać, ścieląc sobie kuszetkę. Po chwili niezręcznego zakłopotania szybko włożył spodnie, wciągnął na siebie sweter dla ochrony przed chłodem i wpuścił Niemca. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, ależ skąd? Zapraszam do środka, choć nie będzie nam tutaj zbyt wygodnie. Nie mam też kieliszków. Bez obaw, o wszystko zadbałem. Pożyczyłem je z restauracyjnego. Rzeczywiście, Klarenbach wyciągnął z za siebie dłoń, w której trzymał dwa kieliszki na wino. Prowansalski trunek był dobry, choć Mokrzyckiemu brakowało kilku oliwek i pleśniowego sera do pełni smaku. Nader ciekawą rozmowę przeprowadziliśmy w Paryżu, rzekł Niemiec. O Napoleonie i winie Chateauneuf du Pape. Możemy od Napoleona przejść do dalszej części. A jest jakaś dalsza część? To zależy tylko od Pana. O zjednoczeniu Niemiec? zapytał Mokrzycki, chcąc dowiedzieć się, do czego zmierza Niemiec. O tym także, ale przede wszystkim warto się zastanowić, dlaczego Napoleon przegrał. Z powodu pychy i spóźnienia się marszałka Neya pod Waterloo? Klarenbach się zaśmiał. Byłby to dobry przyczynek do sojuszu niemiecko-angielskiego. Wszak Anglików pod Waterloo wspomagał pruski marszałek Blücher. Ale jemu chodziło o coś innego. Mokrzycki nie rozumiał jeszcze w czym rzecz. Po chwili Niemiec wyjaśnił. Napoleon przegrał, bo zlekceważył Rosję. To nie miało sensu. Hitler i Stalin przecież się nienawidzili. Te dwa reżimy były wobec siebie wrogo nastawione. A wy, Niemcy, czy wy nie lekceważycie Rosji? Co pan ma na myśli? Wasz firer wyraża się bardzo źle o Związku Radzieckim. A wy, Polacy, czy wy nie gardzicie Rosją i jej bolszewizmem? Pogarda dla ustroju nie oznacza lekceważenia siły militarnej Sowietów. To my pokonaliśmy Armię Czerwoną pod Warszawą. To był fakt, któremu Niemiec nie mógł zaprzeczyć. Rozmowa toczyła się dalej wokół rosyjskiej literatury, którą Klarenbach dobrze znał. Mokrzycki, przywołując swobodnie dzieła Tolstoja, Czechowa i Dostojewskiego, które czytał w oryginale, zrobił na Klarenbachu duże wrażenie. Noc minęła im na dyskusjach, podczas gdy pociąg mknął przez Francję na spotkanie Pirenejów. Po wyjściu Klarenbacha Mokrzycki długo jeszcze nie mógł zasnąć. Czyżby pracownik niemieckiego MSZ próbował wysądować, co on myśli o Rosji? A dlaczego nie o Niemczech? Na to pytanie nie zdołał znaleźć odpowiedzi i w końcu zapadł w sen. Miało to mieć swoje konsekwencje w czasie i miejscu których Mokrzycki się nie spodziewał.